Wiele można powiedzieć o brytyjskim statku River Dart, którego macierzystym portem był Gibraltar, ale z pewnością nie to, że był statkiem urodziwym. Zbudowany w 1912 roku jako Hutton, pływał następnie jako Glanbridan i Jenny. Miał już 27 lat, gdy na początku 1939 roku został kupiony przez Bałtycką Spółkę Okrętową i przemianowany na Wigry. Napęd jednostki stanowiła maszyna parowa, która przy sprzyjających okolicznościach, czyli przy dobrej pogodzie, pozwalała płynąć z prędkością co najwyżej 7 węzłów. Problemem była także maszyna sterowa, która często odmawiała posłuszeństwa. Znak armatorski w postaci 3 czerwonych pasów na białym polu, namalowanych na czarnym kominie, nosiły jeszcze inne statki tego armatora, Narocz i Kromań. Wybuch wojny zastał Wigry na zachodzie. 9 października 1939 roku w Londynie na pokładzie doszło do zabójstwa jednego z marynarzy, którego 3 strzałami z pistoletu zabił kapitan statku Dymitr Schreiber. Policja, która wkroczyła na pokład dzień później, nie była w stanie przesłuchać załogi, ponieważ nikt nie mówił po angielsku, a kapitan odmówił udzielenia zeznań. Śledztwo mogło rozpocząć się dopiero dzień później, gdy z polskiego konsulatu przybył tłumacz. Kapitan opuścił pokład skuty kajdankami. Na zwołanej na prędce konferencji prasowej oświadczono, że zastrzelił on okrętowego strażaka Józefa Jarosińskiego. Konsul chciał poręczyć za kapitana, ale sąd nie wyraził na to zgody, twierdząc, że może to zrobić jedynie armator. Kapitan wkrótce został jednak zwolniony za kaucją w wysokości 400 lub, jak podają inne źródła, 600 funtów szterlingów. Zakazano mu także opuszczanie miasta. W 2 tygodnie później doszło do rozprawy przed sądem. Po wysłuchaniu świadków kapitan został uniewinniony. Przebieg wydarzeń na pokładzie wyglądał w sposób następujący. Stewardesa, której nazwisko nie zostało upublicznione, zachowywała się agresywnie wobec kapitana. Ten polecił zamknąć ją w kabinie, ponieważ reagowała bezczelnie i arogancko na wydawane przez niego polecenia. Strażak Józef Jarosiński, prywatnie kochanek stewardesy, wpadł w furię. Krzykiem domagał się jej uwolnienia, biegał po pokładzie, grożąc, że wszystkich powystrzela. Widząc realne zagrożenie, kapitan rozkazał związać furiata, ale tego rozkazu nikt nie miał odwagi wykonać. Przy pomocy flag kodu sygnałowego próbowano wezwać pomoc z lądu, ale strażak zerwał flagi. W tej sytuacji kapitan wydał krótką broń pierwszemu i drugiemu oficerowi. Jarosiński wtargnął do kabiny nawigacyjnej, w której przebywał kapitan z oficerami i bosmanem. Nie usłuchał rozkazu natychmiastowego opuszczenia pomieszczenia i zażądał, żeby najpóźniej w ciągu 15 minut uwolniono stewardesę, gdyż inaczej zastrzeli kapitana jak psa. Wykrzykiwał obelżywe słowa pod adresem polskiej bandery, twierdził, że jest komunistą i sam naprowadzi Wigry na niemiecką torpedę. Schreiber polecił obecnym w kabinie zrewidować szalejącego strażaka, lecz ten sięgnął prawą ręką pod bluzę. W tym momencie Schreiber oddał do niego 3 strzały z rewolweru. Strażak zginął na miejscu. Okazało się, że denat nie miał broni, a pod kurtką miał jedynie latarkę. Pierwszy oficer twierdził później, że od chwili wybuchu wojny podejrzewał Jarosińskiego o gotowość do zdrady. Był on bowiem jedynym członkiem załogi, który odmówił podpisania deklaracji podporządkowania się rozkazom polskich władz wojskowych na czas wojny. Kapitan Dymitr Schreiber po procesie wrócił wprawdzie na Wigry, ale tylko po rzeczy swoje i żony, która towarzyszyła mu w tym rejsie. Do końca wojny pływał na różnych jednostkach brytyjskich jako porucznik rezerwy Royal Navy. Po wojnie wrócił do Polski, dowodząc kolejno statkami Lewiant, Piast, Czech i Waryński.
W 1952 roku nagle stracił stanowisko kapitana Waryńskiego. Przyczyną tego miało być, jak sam żartobliwie opowiadał, obsranie przez muchy znajdującego się na statku portretu Stalina. Do żeglugi wrócił po październikowej odwilży. Objął wtedy dowództwo drobnicowca Bolesław Bierut. Zmarł nagle na serce w Wietnamie w 1959 roku. Pochowany został na cmentarzu w Gdyni. Choć Wigry były statkiem bardzo powolnym, zdarzało mu się pływać w konwojach, w tym na przykład w słynnym konwoju SC-42, który został zaatakowany równocześnie przez 17 hitlerowskich ubotów. Zatopiono wówczas co czwarty statek. Wigry ocalały. Długoletni honorowy konsul Polski w Reykjaviku, Finnbogi Kjartansson, tak wspominał załogę. Rzadko się zdarza tak młoda załoga. Kapitan Władysław Grabowski miał zaledwie 35 lat. Był to pogodny, przystojny człowiek, zżerany tylko niepewnością o los rodziny. W okupowanym Poznaniu zostawił młodą żonę, która była w ciąży. Pamiętam dobrze jego ludzi, chłop w chłopa, dobrzy marynarze. Do załogi statku należeli dwaj Islandczycy, Amerykanin, dwóch Łotyszów, Kanadyjczyk, sześciu Brytyjczyków i Egipcjanin. Cała reszta to Polacy z kraju. Gwoli ścisłości w książce Jerzego Pertka, stanowiącej swoistą klasykę historii polskiej marynarki w czasach wojny, zatytułowanej Druga Mała Flota, w załodze nie ma Łotyszów, lecz Australijczycy. Aż nadszedł styczeń 1942 roku. Wigry z ładunkiem soli popłynęły z Wielkiej Brytanii do islandzkiego Reykjaviku. Tam na pokład załadowano 2000 ton workowanej mączki rybnej, którą należało przewieźć do Stanów Zjednoczonych. 6 stycznia 1942 roku, według Jerzego Pertka w drugiej małej flocie 10 lub 11 stycznia, Wigry w towarzystwie trzech innych jednostek wyszły w morze. Wszyscy mieli dołączyć do konwoju zmierzającego do Stanów Zjednoczonych. Z powodu silnej mgły oraz sztormu w efekcie do sformowania konwoju nie doszło. Ponieważ istniała uzasadniona obawa ataku ze strony ubotów, nakazano się rozproszyć i na własną rękę albo wracać na Islandię, albo kontynuować podróż za ocean. Około 400 mil od Islandii maszyna odmówiła posłuszeństwa, a dodatkowo Wigry straciły szalupy i tratwy na lewej burcie. Kapitan Władysław Grabowski doszedł do wniosku, że dalszy rejs nie ma sensu. Postanowił wracać na Islandię i tam doprowadzić statek do porządku. Tym bardziej, że nitowany kadłub zaczął coraz bardziej przeciekać. Mechanicy dokonywali cudów, by na sztormowej fali rzucającej statkiem na wszystkie strony naprawić silnik. W końcu z komina znów buchnął dym i jednostka ruszyła do przodu. 15 stycznia Wigry weszły do zatoki Faxafloy, nad którą leży Reykjavik. Sztorm, który wówczas nadszedł, Islandczycy do dziś określają mianem sztormu stulecia. Prędkość wiatru osiągnęła 240 km na godzinę, zaś fale zaczęły przelewać się przez pokład. Ciężkie warunki pogodowe, zaburzenia magnetyczne występujące w tym rejonie oraz błędy w nawigacji spowodowały, że jednostka znalazła się około 10 mil na północ od Reykjaviku. Na Wigrach zamarzły przewody sterowe, a zablokowany ster ustawił jednostkę bokiem do fali. W pewnej chwili trzon steru pękł, pozbawiając statek możliwości jakichkolwiek manewrów. Około północy spuszczono na wodę jedyną ocalałą łódź ratunkową, do której zeszli wszyscy marynarze, za wyjątkiem kapitana, który postanowił zostać na statku, i brytyjskiego kucharza, który także odmówił przejścia na szalupę. Z odcumowaniem postanowiono jednak zaczekać do rana, ponieważ wiosłowanie nocą w stronę skalistego brzegu w trudnych, sztormowych warunkach było niezwykle ryzykowne. Nad ranem przewróciła się szalupa z marynarzami.
Wszyscy pozostali przy życiu, uczepili się dziobu statku, ale odpadali jeden po drugim i tonęli. Czterech ludzi podjęło ryzyko dopłynięcia w pław do brzegu. Trzem się to udało. Radiotelegrafista zamarzł jednak na brzegu, dwóm pozostałym zaś, po dłuższym marszu, udało się dotrzeć do owczej farmy, skąd zostali zabrani do szpitala. Odwrócone stępką do góry wigry, które stały się trumną dla kapitana i kucharza, fale doszczętnie rozbiły o skały fiordu Hval, niedaleko małego portu Akranes. Inna wersja wydarzeń mówi, że szalupa z rozbitkami odbiła od statku i marynarze powiosłowali w stronę lądu. Dwukrotnie się przewracała na falach, ale trzem osobom udało się wpław dopłynąć do brzegu. Najwięcej sił zachował młody Islandczyk Bragi Kristiansson. Przez śnieg i wiatr ruszył w kierunku, w którym znajdowały się światła dostrzeżone przez rozbitków z morza. Dotarł do farmy i sprowadził pomoc. Z dwóch marynarzy, którzy czekali na niego na plaży, udało się uratować tylko jednego, Ludwika Smolskiego, który był drugim oficerem. Kiedy sztorm ucichł, ocean wyrzucił na brzeg 18 zamarzniętych ciał. Zginęło 25 marynarzy, uratowało się dwóch. 19 stycznia 1942 roku odbył się pogrzeb załogi. Marynarze spoczęli w zbiorowej mogile na cmentarzu Fosvogi w Reykjaviku. W pogrzebie uczestniczyli marynarze z polskich statków Hel i Batory, które właśnie zawinęły na Islandię. Jedynym statkiem bałtyckiej spółki okrętowej, który przetrwał wojnę, był parowiec Narocz. Ponieważ jezioro Narocz po wojnie znalazło się na terenie Białorusi, w 1954 roku władze zmieniły jego nazwę na Wigry.